Ten pierwszy trening z Legią na boisku tak naprawdę. Jak ty się czujesz po urlopie? Jak wrażenia? Dobrze, naprawdę dobrze się czuję. Dobrze się czuję. Zrobiłem cały trening z drużyną. To mnie cieszy też. Okej, zawsze jest trochę ciężko, kiedy jesteś pierwszy dzień po wakacjach, ale naprawdę nie miałem żadnego problemu. Dobrze wygląda, cieszę się, że znowu jestem tu i widzę, że atmosfera jest fajna i to jest najważniejsze. Ty już rozmawiałeś z trenerem Juniejczym o tym, jak on cię widzi, jakie ma zadania dla ciebie, czy jeszcze nie było czasu? Jeszcze nie zdążyliśmy tak gadać poważnie, ale będzie czas. Jest dużo tam, jest dużo czasu przed nami i zobaczymy. Nowy trener, nowy sezon, nowym ladem? No. Zgadzam się, że tak było. No, ja naprawdę nie mogę nic powiedzieć. Ten ostatni sezon naprawdę dla całego klubu, za kibiców, za każdego, który lubi Legię, był taki do rzucania, tak? Ale zdarzają się takie rzeczy. Mam nadzieję, że teraz mamy nową energię, mamy, jak powiedziałeś, nowego trenera. Drużyna się też zmieniła trochę. Pierwsze się przyjdziemy jakieś nowe twarze pewnie i naprawdę mamy zrobić tak to, co jest do nas wszystko, żeby to wyglądało dużo lepiej niż zakończyliśmy ten ostatni sezon. Dla ciebie indywidualnie to będzie podwójna motywacja, biorąc pod uwagę, że w listopadzie mundial? No pewnie, ja chcę być na mundialu i myślę, że każdy z nas ma szansę i dlatego naprawdę jestem bardzo dobrze mentalnie przygotowany i chętny taki do pracy, żeby się ukazać z najlepszej strony. Za klubu też i indywidualny i za reprezentację, za wszystkich. A ty analizowałeś już sam, co było nie tak w twojej postawie, w twojej formie w tamtym sezonie? Czy? Nie mam co analizować. No, po prostu dużo wpływu, dużo rzeczy. To nie jest tylko ja sam, to jest dużo rzeczy. To jest, jak powiedziałeś, kiedy możecie sami sprawdzić, jak to wyglądało pierwszy sezon, jak wyglądał drugi. Nie mam ja co mówić dalej. Okej, jest, zależy od mnie, zależy od innych zawodników, od sztabu, od medycznego sztabu, od wszystkich. Od całego klubu i po prostu tak wyszło, ale ja też nie powiem, że ten sezon do końca był nieudany, bo pierwszy cel tego sezonu było gra w europejskich pucharach. I my graliśmy w tych europejskich pucharach, ale to jest po prostu cena grania w europejskich pucharach, kiedy nie masz takiego dłuższego składu, kiedy są mecze co trzy dni, a ty nie jesteś najbardziej przygotowany, to jest cena. Ale nie mogę powiedzieć, że to jest wszystko było tak źle, bo jeden z celów, główny cel po mistrzostwu był gra w pucharach. Osiągnęliśmy go rano, na początku, ale później padliśmy w kryzys, którego prawdopodobnie nie wyszliśmy do końca sezonu. No do ostatniego kontraktu tak naprawdę ty już myślałeś o tym, co dalej, czy jest za wcześnie i najpierw to zacznijmy grać, a potem będziesz myślał o... No, ja nie lubię naprawdę tak gadać, jeżeli nie mam jakichś konkretnych, na razie nie mam konkretnych, to może bardziej jest pytanie za klubu. Ja mam poważny i kontrakt przez jeszcze rok i jestem do dyspozycji, jak widzicie. Chłopacy zdrowotni już za to. Tak jest. Mam nadzieję, że to zostanie za mną, bo męczyłem się przez cały sezon. Ale to są po prostu normalne rzeczy też. Czyli dużo meczów, dużo grania i naprawdę ja chciałem, może jakimś czasu, może chciałem więcej niż moje ciało mi pozwoliło, ale wyszło jak wyszło i nie ma co oglądać do tyłu. Naprawdę ja patrzę do przodu zawsze i zobaczymy, jak to wyjdzie teraz w tym sezonie, ale mam nadzieję, jestem pewny, że będzie lepiej niż w przeszłym tym. A jak to leczenie wyglądało? Bo ty w Belgradzie byłeś pod koniec sezonu. Tak jest, w Belgradzie. Tam pracowałem z tym swoim trenerem, z którym pracuję już 10 lat i rehabilitację przez niego przeszłem i przygotowałem się na kadrze i wyszło dobrze naprawdę. No.